dwukrotność sumy cyfr. W zadaniu otrzymujemy ciąg liczb naturalnych, w którym każdy kolejny wyraz to dwukrotność sumy cyfr wyrazu poprzedniego. Na przykład dla pierwszego wyrazu równego 187, drugi wyraz ciągu to 2 razy 1 plus 8 plus 7, czyli 32, zaś trzeci wyraz tego ciągu to 2 razy 3 plus 2, czyli 10. Naszym zadaniem jest wyznaczyć n-tą wartość ciągu, mając dany jego pierwszy element. Polecenie wydaje się bardzo łatwe. Jednak dokładnie analizując treść zadania, widzimy, że n może przyjmować wartości od 1 do 10 do 18, czyli może mieć wartość nawet 1 tryliona. Nie tylko dla nas ludzi, ale także dla komputera obliczenie wartości 10 do 18 kolejnych wyrazów ciągu zajmie dużo czasu. Ile czasu? Możemy przyjąć, że komputer, który mamy do dyspozycji na olimpiadzie, wykonuje w ciągu sekundy między 10 do 6 i 10 do 8 operacji. Przyjmując optymistycznie, że jedna sekunda to 10 do 8 operacji, nasz program będzie się wykonywał 10 do 18 podzielone przez 10 do 8, czyli 10 do 10 sekund, czyli około 317 lat. Tyle czasu nie mamy. Możemy przyjąć, że na olimpiadzie mamy jedno, może kilka sekund na wykonanie programu, czyli możemy wykonać nie więcej niż 10 do 9 operacji. Wygląda, że to zadanie potrzebuje nie tylko szybkości komputera, ale także naszego dobrego pomysłu. Na razie jesteśmy daleko od rozwiązania, jakieś 317 lat. Spróbujmy zrozumieć materię, którą się zajmujemy, i poznać jej właściwości, a następnie je wykorzystać. Wypiszmy kolejne wyrazy dwóch przykładowych ciągów. Ciąg pierwszy. Pierwszy wyraz po dodaniu i podwojeniu cyfr otrzymujemy 188. Kolejny wyraz 1 plus 8 plus 8 i razy 2 to 34. I kolejne wyrazy. Drugi ciąg. Pierwszy wyraz. Dodajemy cyfry. Mnożymy razy 2. 120, dodajemy cyfry, mnożymy razy 2 i tak dalej. I patrząc na kolejne wartości tych dwóch przykładowych ciągów, możemy poczynić następujące dwie obserwacje. Pierwsza obserwacja. Wartość drugiego wyrazu jest mała. I druga obserwacja. Wyrazy ciągu zaczynają się powtarzać. Od pewnego momentu wyrazy ciągu tworzą cykl. Nasze obserwacje dotyczą pojedynczych, przykładowych ciągów. Nie wiemy, czy dotyczą wszystkich ciągów. Są także nieprecyzyjne, bo co to znaczy, że wartość drugiego wyrazu ciągu jest mała? Zastanówmy się, czy nasze obserwacje możemy uogólnić oraz uściślić dla dowolnych ciągów, w których kolejny wyraz jest podwojoną sumą cyfr wyrazu poprzedniego. Czy pierwsza obserwacja jest prawdziwa? Czy wartość drugiego wyrazu zawsze jest mała? Zauważmy, że bez względu na wartość pierwszego wyrazu ciągu, wszystkie pozostałe wyrazy będą wartościami z przedziału od 1 do 324. Dlaczego? Jeżeli maksymalne x to 10 do 18, to największą podwojoną sumę cyfr uzyskamy dla liczby złożonej z 18 dziewiątek, czyli dla takiej liczby. Wówczas wartością kolejnego wyrazu, podwojoną sumą cyfr, będzie 18 razy 9 razy 2, czyli tylko 324. A dla każdej innej wartości dowolnego wyrazu ciągu kolejny wyraz będzie jeszcze mniejszy. Tak więc naszą pierwszą obserwację możemy uściślić. Wartość drugiego wyrazu ciągu należy do przedziału od 1 do 324. Przy okazji otrzymujemy jeszcze jedną obserwację. Wszystkie wyrazy ciągu, począwszy od drugiego, pochodzą z przedziału od 1 do 324. Skoro drugi wyraz ciągu należy do przedziału od 1 do 324, to znaczy, że jest mniejszy od 10 do potęgi 18. A właśnie pokazaliśmy, że podwojona suma cyfr wszystkich liczb z zakresu od 1 do 10 do potęgi 18 jest nie większa od 324. Zatem drugi oraz analogicznie kolejne wyrazy ciągu
muszą także należeć do przedziału od 1 do 324. Zastanówmy się nad drugą obserwacją. Czy rzeczywiście od pewnego momentu wszystkie wyrazy ciągu będą się cyklicznie powtarzać? Odpowiedź brzmi tak. I wynika to bezpośrednio z naszej poprzedniej obserwacji. Skoro, począwszy od drugiego wyrazu, wszystkie wartości ciągu należą do przedziału od 1 do 324, to najdalej w 325 kroku zaczną się powtarzać, licząc od pierwszego wyrazu z przedziału od 1 do 324. Dlaczego? Jeśli wkładamy piłeczki do 324 szufladek, to wkładając kolejną 325 piłeczkę, w którejś szufladce muszą się znaleźć przynajmniej dwie piłeczki. Ta prosta obserwacja ma dumną nazwę zasady szufladkowej Dirichleta. Widać, że najdalej w 325 kroku wyrazy ciągu muszą zacząć się powtarzać. Powtórzenie się wartości ciągu oznacza, że kolejne wyrazy również będą mieć te same wartości. Ciąg wpadnie w cykl, tak jak to zaobserwowaliśmy na początku. Wynika to z faktu, że wartość kolejnego wyrazu zależy tylko od wyrazu poprzedniego. Widać, że matematyka nam pomaga, albo raczej pomaga komputerowi. I jest to kolejna ważna obserwacja już nie tylko dla tego zadania, ale ogólnie dla nas, jeśli chcemy w przyszłości rozwiązywać problemy przy pomocy komputera. Podsumujmy nasze wnioski. Wartość drugiego wyrazu ciągu wynosi maksymalnie 324. Wszystkie wartości ciągu poza pierwszym należą na pewno do przedziału od 1 do 324. Od pewnego momentu wyrazy ciągu cyklicznie się powtarzają w przedziale od 1 do 324. Wydaje się, że szczególnie obserwacja numer 2 jest dla nas bardzo przydatna i może spowodować, że nasz komputer nie będzie musiał liczyć przez ponad 300 lat, a dużo, dużo krócej. Skoro ciąg wpada w pewnym momencie w cykl, to nie musimy bez końca liczyć wartości wszystkich jego wyrazów. Wystarczy policzyć, jaka jest długość cyklu, ile jest pełnych obrotów cyklu i jaka wartość będzie osiągnięta w ostatnim niepełnym przejściu. Jak w takim razie w prosty sposób zamienić nasze obserwacje na polecenia dla komputera? Wiemy, że musimy ciąg obserwować od drugiego wyrazu. Proste i deterministyczne dla programu. Wystarczy zatem na początek, że sprawdzimy, czy nasz ciąg jest jednoelementowy. Jeśli tak, to wypiszemy pierwszy wyraz, czyli podaną liczbę, i zakończymy program. Jeśli nie, to będziemy sprawdzać, czy wystąpił cykl, poczynając od drugiego wyrazu. Jeśli ostatni wyraz ciągu osiągniemy przed wystąpieniem cyklu, to po prostu wypiszemy go i zakończymy program. Jeśli n jest równe lub mniejsze niż 324, to ciąg może nie mieć cyklu. Ale obliczenie co najwyżej 324 elementów nie jest żadnym problemem. Dla naszego procesora to pomijalny ułamek sekundy. Jeśli napotkamy cykl, to obliczymy jego długość, pominiemy pełne obroty cyklu, znajdziemy ostatnią wartość w niepełnym ostatnim przejściu cyklu i zakończymy program. Jak stwierdzić, czy napotkaliśmy cykl? 324 wartości ciągu to bardzo mało. Możemy w pamięci, w tablicy, obserwować wystąpienie każdej wartości i sprawdzać, czy i kiedy nastąpiło powtórzenie. Nasuwa się pytanie, czy nie moglibyśmy pamiętać również wartości pierwszego wyrazu ciągu i w podobny sposób wszystkich kolejnych. Wartość pierwszego wyrazu może wynosić nawet 10 do 18, czyli trylion. Żeby trzymać w pamięci liczbę z przedziału od 1 do 10 do 18, potrzebujemy typu long-long w C++, która zajmuje 8 bajtów. Z treści zadania wynika, że nasz program może zająć maksymalnie 32 megabajty, czyli 32 razy 10 do 6 bajtów. 32 przez 8 to 4, czyli na pewno nie możemy trzymać tablicy większej niż 4 miliony elementów. 4 razy 10 do 6. A potrzebowalibyśmy tablicy o wielkości tryliona elementów. 10 do 18 dla każdej możliwej wartości. I widać, że tego się nie da zrobić. Moglibyśmy użyć map, specjalnej struktury w C++. Ale nie ma takiej potrzeby. Przecież od drugiego wyrazu mamy raptem
324 możliwe wartości, a to nie jest żaden problem dla pamięci komputera. Jak zatem będzie wyglądał nasz algorytm? Skoro poza pierwszą wartością ciągu wszystkie pozostałe należą do przedziału od 1 do 324, to wystarczy, że w tablicy dla każdej wartości od 1 do 324 będziemy przechowywać moment osiągnięcia tej wartości. Moment, czyli numer wyrazu, dla którego to nastąpiło. Początkowo wszystkie wartości tablicy będą ustawione na 0, co oznacza, że żadna z wartości jeszcze nie wystąpiła. I jeśli licząc wartość kolejnego wyrazu ciągu zobaczymy w tabeli liczbę inną niż 0, to oznacza to, że tę wartość już wcześniej osiągnęliśmy i że nasz ciąg wpadł w cykl. Teraz wystarczy policzyć, ile przed nami jest pełnych obrotów cyklu i jaka wartość będzie osiągnięta na końcu w ostatnim niepełnym przejściu. Prześledźmy to na przykładzie. Mamy znaleźć tysięczny wyraz naszego ciągu rozpoczynającego się od liczby 1153. Liczba wyrazów ciągu wynosi 1000, jest zatem większa od 1, a więc pamiętamy wystąpienia wartości wyrazu w ciągu, począwszy od wyrazu drugiego, który musi należeć do przedziału od 1 do 324. W naszym przypadku drugi wyraz to 2 razy 1 plus 1 plus 5 plus 3, czyli 20. Na początku żaden wyraz ciągu nie wystąpił, dlatego nasza tablica wystąpień wartości wyrazu w ciągu zawiera zera dla wszystkich wartości od 1 do 324. Obliczamy wartości kolejnych wyrazów ciągu i wpisujemy momenty ich wystąpienia, zamieniając 0 w tabeli na numer wyrazu ciągu, dla którego dana wartość wystąpiła. Obliczyliśmy 20, był to drugi wyraz, 2 plus 0 to 2, razy 2 to 4, trzeci wyraz, 4 razy 2 to 8, czwarty wyraz, 8 razy 2 to 16, piąty wyraz, 1 plus 6 to 7, razy 2 14, szósty wyraz, 1 plus 4 to 5, razy 2 to 10, siódmy wyraz, 1 plus 0 to 1, razy 2 to 2, ósmy wyraz, 2 razy 2 to 4, dziewiąty wyraz i tutaj zatrzymujemy się, gdyż w dziewiątym kroku otrzymujemy wartość 4, czwórka jako pierwsza powtórzyła się. Wartość 4 miał już trzeci wyraz. Wiemy to z naszej tabeli wystąpień wartości wyrazu w ciągu. W dziewiątym kroku widzimy, że dla wartości 4 mamy już wartość 3, różną od 0, czyli nasz ciąg w tym momencie wpada w cykl. Z tabeli wystąpień wartości wyrazu w ciągu otrzymujemy, że poprzednio wartość 4 wystąpiła już w kroku trzecim. Łatwo obliczyć długość tego cyklu. Obecny krok to dziewiąty, poprzednio gdy wystąpiła nasza wartość 4 był to krok trzeci. Zatem nasz cykl ma długość 9 minus 3, czyli 6 elementów. Naszym zadaniem jest obliczyć wartość tysięcznego wyrazu ciągu. Zostało nam zatem 1000 minus 9, czyli 991 wyrazów ciągu do obliczenia. I pytanie, ile razy nasz sześcioelementowy cykl powtórzy się w tych 991 kolejnych wyrazach ciągu? Wystarczy podzielić 991 przez 6 i wziąć z tego część całkowitą. 991 podzielone przez 6 równa się 165 i reszta 1. Zatem od elementu o numerze 9 wykonamy 165 iteracji naszego sześcioelementowego cyklu. I nie musimy znać wartości tych wyrazów. Wystarczy, że wiemy, ile ich jest. Co będzie się działo po tym, jak nasz ciąg wykona 165 pełnych iteracji sześcioelementowego cyklu, czyli wtedy, kiedy przejdzie przez 990 elementów? Gdyby reszta z dzielenia 991 przez 6 wynosiła 0, to by znaczyło, że po prostu wykonujemy 165 pełnych obrotów cyklu. Musielibyśmy wtedy wypisać wartość początkowego wyrazu cyklu, czyli 4. Ponieważ reszta wynosi 1, oznacza to, że oprócz 165 pełnych obrotów cyklu musimy przejść jeszcze jeden niepełny obrót. W naszym przypadku ten niepełny obrót składa się z jednego kroku, bo reszta wynosi 1, czyli musimy wypisać wartość kolejnego po czwórce wyrazu cyklu. Kolejny wyraz ma wartość 8.
Zauważmy, że wykonaliśmy tak naprawdę tylko kilkanaście operacji, żeby obliczyć wartość tysięcznego wyrazu ciągu. Co się stanie, jeśli będziemy musieli obliczyć wartość na przykład dwutysięcznego wyrazu ciągu? Liczba operacji nie zmieni się. Po prostu pominiemy większą liczbę obrotów cyklu. 2000 minus 9 równa się 1991. Przez tyle wyrazów musimy jeszcze przejść, ale 1991 podzielone przez 6 równa się 331 i reszta 5. Czyli pomijamy 331 cykli, a następnie musimy wypisać piąty wyraz cyklu, poczynając od zerowego, którym jest 4. Czyli wypiszemy 2. Wniosek? Nieważne, czy mamy obliczyć tysięczny czy trylionowy wyraz ciągu, potrzebujemy raptem kilkanaście operacji. I komputer nie musi obliczać tryliona wyrazów przez setki lat. Wykona to wszystko w ułamku sekundy, bo dla naszego procesora wykonanie kilkunastu obliczeń to raptem rozgrzewka. I na pewno będzie nam wdzięczny, że do jego mocy obliczeniowej dodaliśmy naszą inteligencję. Razem to jest dopiero moc. I ostatni wniosek, tym razem dla nas, nie dla komputera. Warto, mając problem do rozwiązania, wypisać sobie obserwacje, zweryfikować je, zrozumieć materię, którą badamy, a potem wykorzystać naszą wiedzę i rozwiązać problem. Życzę wielu radości z rozwiązanych problemów. Teraz omówimy wzorcowy kod C++ naszego zadania. Na początku dołączamy niezbędne biblioteki C++ oraz informujemy C++, że będziemy korzystać ze standardowej przestrzeni nazw. Te dwie linijki umieszczamy zawsze we wszystkich programach Olimpiady Informatycznej. Tablica pozycje będzie przechowywać informacje, w którym kroku osiągnęliśmy daną wartość ciągu. Na przykład pozycje dla argumentu 14 równa się 6 oznacza, że wartość ciągu równą 14 osiągnęliśmy w szóstym kroku. Dlaczego deklarujemy tablicę 400-elementową, skoro chcemy obserwować tylko 324 wartości? W zadaniach olimpijskich warto dodać kilka komórek więcej w deklaracjach tablic. W naszym zadaniu obserwujemy wartości elementów ciągu od pierwszego, co oznacza, że 1 jest najmniejszym używanym przez nas indeksem w tablicy. Jednak język C++ myśli inaczej. C++ indeksuje tablicę od zera, czyli gdybyśmy zadeklarowali tablicę 324-elementową, to indeks wskazujący numer komórki zmieniałby się od 0 do 323 i odwołanie się do komórki 324 byłoby błędem. Zawsze trzeba sprawdzić, czy nasze rozwiązanie spełnia podane w treści zadania warunki dotyczące liczby operacji i wykorzystywanej pamięci. Zadeklarowaliśmy 400 jako zaokrąglenie 324, a jednocześnie taką liczbę komórek, która nie stanowi problemu z punktu widzenia pamięci dostępnej w komputerze. Jest to tablica globalna w C++, a więc początkowo wypełniona jest zerami. Dla nas zero w tej tablicy oznacza, że dana wartość nie została jeszcze osiągnięta. Dla ułatwienia definiujemy funkcję, która oblicza podwojoną sumę cyfr podanej liczby. Argument musi być liczbą całkowitą typu long-long, żeby funkcja mogła obliczyć sumę cyfr dla dużych liczb. Dużych to znaczy do 10 do potęgi 18. Pętla po prostu oblicza sumę cyfr, która początkowo wynosi 0. Nasz program zwiększa wartość zmiennej suma cyfr o ostatnią cyfrę podanej liczby. Ostatnia cyfra to reszta z dzielenia liczby przez 10. W C++ zapisujemy to jako liczba procent 10. I ostatnią cyfrę odrzucamy jako już niepotrzebną. Żeby ją usunąć, dzielimy liczbę przez 10. W C++ zapisujemy to jako liczba łamane przez 10. Korzystamy przy tym z własności języka C++, mianowicie przy dzieleniu liczb całkowitych wynikiem jest iloraz z pominiętą częścią ułamkową, czyli nasza liczba bez ostatniej cyfry. W kolejnym przebiegu pętli ostatnia cyfra tej nowej liczby zostanie dodana do zmiennej suma cyfr. Jeśli liczba osiągnie 0, to znaczy, że przeanalizowaliśmy i obcięliśmy wszystkie cyfry, pętla się zakończy, bo warunek liczba większe niż 0 nie będzie spełniony.
Na końcu zwracamy podwojoną wartość obliczonej sumy cyfr naszej liczby. Funkcja main to ta część naszego kodu C++, która będzie uruchamiana przez system operacyjny, jak na przykład Windows czy Linux. Przy deklarowaniu zmiennych musimy pamiętać, że zarówno podana wartość ciągu, czyli liczba, jak również numer wyrazu ciągu, który mamy obliczyć, należą do przedziału od 1 do 10 do potęgi 18, czyli musimy użyć typu long-long. Najpierw wczytujemy numer wyrazu ciągu, który mamy obliczyć, czyli n, oraz liczbę, czyli pierwszy wyraz ciągu. Podana liczba jest jednocześnie pierwszym wyrazem ciągu. Jeśli naszym zadaniem jest wypisać pierwszy element ciągu, n równe jest 1, to po prostu wypisujemy podaną liczbę. W pętli obliczamy kolejne wyrazy ciągu, począwszy od drugiego. Jeśli napotkamy cykl, to pominiemy jego pełne obroty i przejdziemy tylko po ostatnim niepełnym obrocie cyklu. Jeśli nie napotkamy cyklu, to pętla się zakończy, a my wypiszemy ostatni n-ty wyraz ciągu. Instrukcja cout pod pętlą. Kolejny wyraz ciągu to dwukrotność sumy cyfr poprzedniego. Jeśli w tabeli pozycje pod indeksem równym liczba znajduje się wartość 0, to oznacza to, że aktualny wyraz ciągu przechowywany w zmiennej liczba nie wystąpił nigdy do tej pory. W takim przypadku musimy zapamiętać, że osiągnęliśmy już naszą wartość równą zmiennej liczba w itym kroku, wpisując do tabeli pozycję pod numerem liczba aktualny krok ciągu od i. Polecenie continue oznacza, że w takim przypadku pierwszy raz spotykamy wartość ciągu równą zmiennej liczba, mamy pominąć resztę poleceń pętli for i przejść do kolejnej iteracji pętli do obliczenia kolejnej wartości naszego ciągu. Jeśli jesteśmy w tym miejscu, to oznacza, że wartość ciągu równa zmiennej liczba wystąpiła już do tej pory. Wiemy nawet, w którym kroku ta wartość ciągu wystąpiła uprzednio. Zapisaliśmy to w tabeli pozycje jako pozycje od liczba. Skoro wartość ciągu się powtórzyła, to znaczy, że osiągnęliśmy cykl o długości równej naszemu krokowi i minus numer kroku, gdy poprzednio osiągnęliśmy tę samą wartość, czyli pozycję od liczba. Jednocześnie mamy do policzenia jeszcze n minus i wyrazów ciągu. Pełne obroty naszego cyklu pomijamy, w ogóle ich nie liczymy. Interesuje nas tylko wartość ciągu osiągnięta w ostatnim niepełnym obrocie naszego cyklu. Liczba kroków, które musimy zrobić w ostatnim niepełnym obrocie naszego cyklu, to reszta z dzielenia pozostałych do obliczenia wyrazów ciągu przez długość cyklu. Jak powiedzieliśmy, pomijamy pełne obroty naszego cyklu, nie musimy ich liczyć. Wykonujemy tylko ostatni niepełny obrót cyklu. Robimy to w pętli przy pomocy zmiennej j, która zwiększa się od zera do ostatniego kroku niepełnego cyklu, czyli do zmiennej pozostała liczba ruchów. W każdym przejściu pętli obliczamy podwojoną sumę cyfr. W momencie, gdy wykonamy wymaganą liczbę ruchów ostatniego niepełnego obrotu pętli, czyli gdy j równa się pozostała liczba ruchów, to wypisujemy tę ostatnią n-tą wartość ciągu i kończymy program. Jeśli nasz ciąg nigdy nie wpadnie w cykl, czyli jeśli zawsze będzie zachodził warunek pozycje od liczba równa się 0, to pętla for po prostu przejdzie po wszystkich wyrazach ciągu aż do ostatniego n-tego. Musimy wówczas po prostu wypisać ten ostatni wyraz ciągu i zakończyć program.